Szczęść Boże, witam serdecznie państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Przepraszam, że siedzę, ale przygotowałem kilka cytatów, które wydaje mi się znacznie więcej powiedzą niż to, co ja mógłbym wymyślić na temat postaci tak wielkich, tak ważnych to rzeczywiście bardzo trudne zadanie i nie krygując się czuję się onieśmielony tym zadaniem bo niedawno chcąc pomóc kolegom z redakcji Arkanów prosiłem kilka osób o udzielenie wypowiedzi tekstów w związku z kanonizacją Jana Pawła II i te osoby które najwięcej mają do powiedzenia Milczą. Milczą, bo tak jak powiedział mi e, ojciec profesor Jacek Sali, którego też prosiłem, cóż można powiedzieć, same banały. Nie chcę też mówić profesor Bogdan Cywiński, który tyle ważnych momentów osobiście ze spotkań z życia Jana Pawła II, Karola Wojtyły pamięta. Żałuję trochę, że nie udało mi się namówić tych wspaniałych ludzi, tych, którzy naprawdę blisko byli świętego Jana Pawła II. A jednocześnie z ogromnym szacunkiem przyjmuję te decyzje, że czują się jakby zbyt, powiedziałbym, związani z osobą świętego, by dorzucać swoje niedość ważkie słowa w tych okolicznościach i z tej perspektywy to co dzisiaj mówię no w ogóle może się wydać błahe i z góry za to państwa przepraszam a ratować się będę właśnie cytatami odwołaniami do samych refleksji dwóch wielkich Polaków o których dzisiaj mam mówić Cała ta seria poświęcona jest wielkim Polakom. Zaburzyliśmy troszkę jej konstrukcję w związku z przypadającą za 19 dni kanonizacją Jana Pawła II i sylwetki Romana Dmowskiego i Stanisława Wyspiańskiego, które dziś miały być prezentowane, zostały przesunięte na następne spotkanie. Co o tyle może ma pewne znaczenie, że zwłaszcza Stanisław Wyspiański był poetą bardzo ważnym dla kształtowania świadomości polskiej patriotycznej i Stefana kardynała Wyszyńskiego i w jeszcze większym stopniu Karola Wojtyły Jana Pawła II. Ale jednocześnie to zestawienie, które dzisiaj proponuję, zestawienie dwóch tak wielkich ludzi Kościoła i dwóch tak wielkich może po prostu największych polskich patriotów, też zaburza konstrukcję, którą przyjąłem w większości cyklu, zestawiając ludzi, których popularnie nazywa się ludźmi kultury, z ludźmi czynu, polityki. Tak się składa, że tutaj mamy do czynienia z dwoma wielkimi postaciami Kościoła. Ale jeden i drugi bardzo wiele miejsca poświęcał w swoim życiu kulturze. Jeden, to znaczy Karol Wojtyła, był jednocześnie poetą, dramatopisarzem. I w tym sensie ta refleksja o kulturze, o jej miejscu w kształtowaniu polskości, nie znika, mimo że tematem naszego spotkania jest życie sylwetka duchowa dwóch ludzi Kościoła. Szukając jakiegoś punktu. Wyjścia do tej refleksji, która przecież nie może być tylko powtórzeniem najprostszych dat, które Państwo znacie, ale próbą uchwycenia jakiegoś głębszego, może choć na pewno nie najgłębszego, tego nie jestem w stanie zrobić, ale głębszego sensu połączenia tych wielkich postaci z polskością i połączenia z sensem naszego życia. Natrafiłem na słowa schomili następcy Jana Pawła II papieża Benedykta, który na rozpoczęcie konklawe, które z natchnienia Ducha Świętego powierzyło mu właśnie godność następcy Świętego Piotra, odwoływał się do listu Świętego Pawła do Efezjan, w którym padają te słowa Iż Chrystus, wstępując do nieba, rozdał ludziom dary. Zwycięzca Chrystus, po spełnie, spełnieniu swej misji ziemskiej, odchodząc, rozdaje dary. A tymi darami są apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. I myślę, święci są darami Chrystusa. I właśnie o takich świętych ludziach dzisiaj mam Państwu mówić, zastanawiać się nad połączeniem tej świętości z polskością, która, jak wiemy, potrafi też być nieświęta. I kiedy ten punkt zetknięcia polskości ze świętością próbuje w życiorysach, w tekstach tych dwóch ludzi odnajdywać, to także przychodzą mi na myśl słowa które padły w tej homilii, homilii z kwietnia 2005 roku, gdzie Benedykt mówił, że wszyscy jesteśmy wezwani przez Chrystusa, żeby owocować. Ci dwaj owocowali w sposób szczególnie obfity, ale na czym to owocowanie polega? Nie na tym, co napiszemy na książkach, nie na tym, co zbudujemy materialnie, bo to wszystko przeminie i książki i budowle materialne, pieniądz nagromadzony. Tylko jak przypomniał Benedykt, zostaje dusza nieśmiertelna. To, co zmieniło duszę nieśmiertelną drugiego człowieka, co wpłynęło na nią słowem, gestem, przykładem, tylko to ma wartość wieczną. I ten właśnie przykład, słowo i gest, który. Zmieniał nas tyle razy, tych, którzy żyli w czasach Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Każdy z nas może odnaleźć w swojej pamięci i zastanowić się, czy nas zmienił jakoś Jan Paweł II w którymś momencie, albo Stefan kardynał Wyszyński. I myślę, że właściwie w tym momencie mógłbym urwać, bo każdy z Państwa taki moment, albo prawie każdy, z nielicznymi wyjątkami osób najmłodszych, może takie spotkanie, takie dotknięcie tych wielkich ludzi w sobie poczuć. Ale to dotknięcie ma właśnie, jak sądzę, charakter podwójny. Z jednej strony, bowiem ojczyzną, do której obaj nas prowadzili, była ojczyzna niebieska, ta nieprzemijająca. Ale także ich dotknięcie ożywiało w nas tyle razy przywiązanie do tej ojczyzny ziemskiej, która im także była tak niezwykle bliska. Nas bardziej tutaj, w tym cyklu, interesuje ten drugi kontekst ojczyzny ziemskiej, bo mówimy o filarach polskości. I z takiej tylko perspektywy, przepraszam, będę przywoływał fragmenty życiorysu, fragmenty słów. Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły. Zacznę od przypomnienia paru ważnych wydarzeń, które można porównywać paralelnie w życiu tych dwóch postaci. Dzieli ich różnica pokolenia, ważna różnica, bo Stefan Wyszyński urodził się, jak państwo wiecie w sierpniu roku 1901 na pograniczu Mazowsza i Podlasia w Zuzeli i... Ten rok, początek, pierwszy rok XX wieku oznaczał, jak wiemy to z dalszej historii, że należy Stefan Wyszyński do pokolenia być może najszczęśliwszego w całym XX wieku. Może zabrzmi to dziwnie, paradoksalnie, jak to najszczęśliwszego? A no tak, bo jako człowiek osiemnastoletni doczekał wolnej Polski którą uzyskał wysiłek jego pokolenia. To było zwycięskie pokolenie, pokolenie listopada 18 roku i sierpnia 20. To pokolenie, które zdobyło niepodległość i obroniło ją w momencie szczególnie dramatycznej próby przed bolszewikami. Później przytoczę państwu cytat samego Stefana Wyszyńskiego, który nawiązuje do tego doświadczenia. To bardzo ważne w doświadczeniu tego pokolenia i osobiście Stefana Wyszyńskiego. Punktem stycznym już z biografią Karola Wojtyły jest rok 1920, bo wtedy przecież przychodzi na świat w maju Karol Wojtyła w Wadowicach. Maj 20 roku to jest moment właśnie zwycięstwa, jak się zdawało. Rozbrzmiewają triumfalnie. Tedeum laudamus dzwony w katedrze warszawskiej na przywitanie marszałka Piłsudskiego powracającego z Kijowa zdobytego właśnie przez wojsko polskie kiedy w dalekich Wadowicach na południu rodzi się w rodzinie urzędnika wojskowego mały Karol nazwany tak na cześć pamięci cesarstwa austro-węgierskiego i ostatniego cesarza Karola i jego ojca Franciszka Józefa, dwa imiona chrzcielne to Karol Józef. Bo w kulcie starej monarchii był ukształtowany ojciec Karola Wojtyła, święty człowiek także. Ale dziedzic tej wcześniejszej epoki, przywiązany jeszcze do tej tradycji zaborowej, choć także patriota przecież. Ale ten moment, zwracam uwagę, rok 20, maj, jest. Momentem zawodnego, jak się okazało, triumfu, bo za moment Polska znalazła się na krawędzi upadku. I ten moment, można powiedzieć, tragicznego znaku zapytania przy istnieniu Polski, który postawiła nawała bolszewicka w sierpniu 20 roku, jest momentem, który bardzo wpływa na doświadczenie. Później oczywiście odczute, przeżyte przez Karola Wojtyłę i bezpośrednio na świadomość Stefana Wyszyńskiego, który spędza ten czas lato 2020 roku jako seminarzysta we Włocławku. A Włocławek był przecież szturmowany przez Armię Czerwoną, warto to sobie przypomnieć, przez ten głęboki, okrążający od północy Warszawę manewr Tuchaczewskiego. Włocławek był na linii walk w 2020 roku. I tam na tej linii gdzieś był Stefan Wyszyński. I można się zastanowić co by było gdyby gdyby bolszewicy wygrali, gdyby zdobyli Włocławek, utrwalili nie tylko tam swoje panowanie, ale w Warszawie, w Polsce. No nie byłoby ani świętego Jana Pawła II, ani Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, bo byłaby Sowiecka Republika Polska. Nie byłoby religii, której mogliby nauczać rodzice Karola Wojtyłę, nie byłoby religii, której mógłby służyć jako kleryk, a potem ksiądz Stefan kardynał Wyszyński. I to doświadczenie związku, losu ojczyzny Polski. Z religią katolicką, z chrześcijaństwem, z funkcją bastionu tego chrześcijaństwa, bastionu na wschodzie Europy, jest doświadczeniem fundamentalnie ważnym dla świadomości, powiedziałbym, patriotycznej, ale i politycznej, użyłbym tego określenia Stefana Wyszyńskiego. I ono także przyjdzie później przez pryzmat lektury. Literackiej, niehistorycznej, tylko ale przede wszystkim przez pryzmat edukacji szkolnej, Szkoły II Rzeczpospolitej, wychowującej w duchu dumy z osiągniętego w 18 i 20 roku zwycięstwa, przyjdzie także do Karola Wojtyły ta świadomość. To jest jakby pierwszy punkt, nad którym chcę się zatrzymać, by przejść dalej. Karol Wojtyła należy do pokolenia następnego, do pokolenia, które będzie pokoleniem klęski, niezwycięstwa. Bo młody Stefan Wyszyński przeżywa świadomie chwilę triumfu w 20 roku to westchnienie ulgi w sierpniu 20 roku. Wie, ile zawdzięcza wtedy bohaterstwu żołnierza polskiego, geniuszowi wodzów i Modlitwie o cud w stawiennictwie Najświętszej Marii Panny, o które prosiło setki tysięcy Polaków wtedy na apel episkopatu. I było to zwycięstwo. I 20 lat niepodległej Polski, niepodległej kultury, którą Stefan kardynał Wyszyński, jeśli można tak nieładnie powiedzieć, konsumował świadomie, dojrzale jako człowiek który dokonuje od początku II Rzeczpospolitej świadomych wyborów. Karol Wojtyła wychowywany przez szkołę II Rzeczpospolitej, właśnie szkołę dumy z państwa polskiego, z marszałka Piłsudskiego, bo tak była ta szkoła ukształtowana przecież, Wychowywany przede wszystkim przez ojca po śmierci matki, to ich łączy zresztą. W podobnym wieku, 10-11 lat, każdy z nich stracił matkę. Karol Wojtyła szybciej, bo jako 22-latek właściwie straci ojca, nie będzie miał nikogo bliskiego. Stefan Wyszyński będzie długo mógł cieszyć się obecnością tu na ziemi swojego ojca, ale matkę stracili obaj szybko. Matki, jako dziesięciolatkowie. I to także miało na pewno jakiś ważny wpływ na nich. Obaj wychowywani oczywiście w duchu bardzo religijnym, domowo przez swoich ojców. I to powiązanie własnej edukacji z ojcem jest czymś, znów jak mi się wydaje, a nie odważyłbym się nigdy wdać w żadne tanie psychologizowanie, ale myślę, że to jest. Na tyle wyraźny fakt, że bez psychologizowania trzeba na nich zwrócić uwagę. Dla obu to wychowanie przez ojca jest bardzo ważne. Wychowanie przez ojca, którego tak często dzisiaj brakuje młodym, nie tylko Polakom. To także ich zakorzenia, jestem o tym głęboko przekonany, w pojęciu ojczyzny, w dziedzictwie poprzednich pokoleń, które wychowywały Polaków. To nie znaczy, by zapominać o roli matki. Wiemy, jak głęboko i jeden, i drugi wielki Polak przeżywał więź z szybko utraconą matką. Ale zwracam uwagę na tę szczególną rolę wychowawczą w tych akurat przypadkach ojców. Otóż to religijne wychowanie domowe w obu przypadkach bardzo silne. W przypadku Karola Wojtyły zderza się, czy łączy się, nie, nie zderza się tu nie ma konfliktu, ale łączy się właśnie z edukacją patriotyczną II Rzeczpospolitej, z takim kultem silnego państwa i stąd głębokie rozczarowanie, głęboki kryzys, jaki możemy odczytać w tekstach Karola Wojtyły od września 39 roku powstających do 1940 41 roku, tekstach literackich, jakie wtedy tworzy. W listach do przyjaciela, twórcy teatru podziemnego, teatru rapsodycznego, Mieczysława Kotlaczyka z tego okresu, gdzie jakby dyskutuje sam ze sobą, z tą formacją patriotyczną, którą polska szkoła mu dała Karol Wojtyła, zmaga się z tym stwierdzeniem, że Polska. Druga Rzeczpospolita nie dorosła do tego ideału, który on w sobie wypielęgnował, dodając do tego wykształcenia drugiej Rzeczpospolitej coś bardzo ważnego dodając mianowicie lekturę romantyków. To było zasadniczo ważne doświadczenie dla samego Karola Wojtyły ważniejsze chyba niż dla Stefana Wyszyńskiego. Nie byłoby Jana Pawła II, nie byłoby papieża gdyby nie lektura romantyków, przede wszystkim Słowackiego, ale także Mickiewicza, także Krasińskiego, Norwida, bardzo ważnego dla późniejszej zwłaszcza refleksji Jana Pawła, bez Wyspiańskiego kontynuującego rolę wieszczów. Dlaczego odważam się powiedzieć takie Śmiałe, może nawet heretycko brzmiące sądy, jak to nie byłoby Jana Pawła II. Formacja duchowa, religijna nie wystarczyłaby, żeby został papieżem? No, spójrzmy teraz na dzisiejszych wychowanków polskich seminariów ludzi, często na pewno świętych, ale pozbawionych poczucia, że należą do wielkiego narodu, świadomych tego, że służą najświętszej sprawie. Sprawie chrześcijaństwa, sprawie Chrystusa, ale nie potrafiących połączyć tego z poczuciem godności narodów, w którym to chrześcijaństwo rozkwitło tyloma darami. A przypomnę może, że pierwszą sztuką, którą wystawiał teatr rapsodyczny w podziemiu, ten podziemny teatr, do którego dołączył Karol Wojtyła, w 40 roku, a w 41 roku miała miejsce ta premiera, właśnie trzykrotnie potem powtórzony spektakl w podziemnych warunkach były pojedyncze rapsody z króla ducha, Juliusza Słowackiego, chyba taka najbardziej szaleńczo, nawet powiedziałbym, dumna z polskości, poezja romantyczna. Przytoczę z niej może jeden tylko mały fragment, fragment, który Czytał, a raczej deklamował Karol Wojtyła wtedy w teatrze rapsodycznym, w momencie kiedy Polska była zniewolona. Chcę, aby zamki były twarde na tych granicach, które duch stanowi, by polskie duchy tym przed Bogiem harde, że się poddają jedynie duchowi a przymuszone być z ciała nie mogą przeciwko wetu swemu żadną trwogą, by duchy, które mają to z Chrystusa, że weto swoje na wspak światu kładą, nie brała żadna cielesna pokusa iść za zwierzęcą i niższą gromadą, która pod biczem lub w galop lub kłusa leci chociażby przeciwko Bogu stado. To... Pojęcie godności polskiego powołania, które może rzucić weto całemu światu, światu, który kłusem galopuje ku materialnemu zbydlęceniu. Tak mocno, tak dobitnie powtarzane nie tylko w królu duchu, ale w całej polskiej poezji romantycznej, niewątpliwie myślę, towarzyszyło. Całemu posłannictwu Jana Pawła II poczuciu, że może stanąć na czele świata, może mu przewodzić. Ilu dzisiaj Polaków gotowych byłoby przyjąć tego rodzaju perspektywę, przewodzić światu, no chyba jako celebryta na miesiąc, ale dźwigać, dopóki się nie znudzę, ale dźwigać losy świata na swoich barkach, mógł się odważyć tylko Polak wykształcony w szkole romantycznej. Ta szkoła romantyczna była zasadniczo ważna, potrzebna. To dziedzictwo literackie polskie dla dojrzewania Karola Wojtyły do papieństwa. Ale wróćmy jeszcze do tego zestawienia z okresu przedwojennego ze Stefanem Wyszyńskim. Przypomnijmy, że Stefan Wyszyński specjalizuje się. Jeśli można tak powiedzieć, w rozpoznaniu świata współczesnego. Takie zadanie przyjął na siebie, studiował, starał się poznawać socjologię, doktorat zrobił sprawa kanonicznego, ale pod jakże szczególnym tytułem o prawie kościoła, rodziny i państwa do szkoły, do wychowania. To go interesowało. Jakże ważna dla nas dzisiaj dziedzina. Kto ma wychowywać nasze dzieci? Jak ma wychowywać? W jakim duchu? Te zagadnienia bardzo żywo interesowały Stefana Wyszyńskiego, który chciał wpływać na świadomość Polaków, swojego pokolenia i następnych pokoleń, chciał więc czuć ducha czasu, w którym przyszło mu sprawować swoją kapłańską posługę. Dlatego dostrzegłszy ten talent młodego księdza z Włocławka. Prymas Hlond powołał go do Rady Społecznej przez prymasa Hlonda właśnie utworzonej do tego celu, by rozpoznawać ducha dziejów i umieć odpowiedzieć nań aktywnością Kościoła. I w tej perspektywie warto może przytoczyć, to będzie jeden z dwóch fragmentów, które chciałem przytoczyć z Rozpoznania rzeczywistości przez Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy z okresu przedwojennego, z roku 1934, z niedużej broszury, która w pewnym sensie nawiązuje do tego, co przed chwilą przeczytałem, cytując słowackiego, z słowackiego słowa z króla ducha, porównujące wielkie posłannictwo duchowe. Polski z tym pędem, galopem, kłusem świata ku właśnie, jeszcze raz użyję tego określenia materialnemu zbydlęceniu. W roku 1934, kiedy 33-letni Stefan, ksiądz Stefan Wyszyński napisał tekst, który teraz zacytuję, ten pęd do materialnego zbydlęcenia był widoczny w sposób. Nie dający się odsunąć ani zasłonić, bo obok było państwo bolszewickie, już dojrzałe, bardzo aktywnie oddziaływujące na II Rzeczpospolitą. Nie militarnie tylko. To był rok 34 akurat kwitła, no jeśli nie przyjaźń, to w każdym razie polityczne zbliżenie po pakcie o nieagresji zawartym w lipcu 1932 roku między Polską a Związkiem Sowieckim. Niezwykle ożywiona była wymiana kulturalna. Wiadomości literackie, czyli główne pismo kulturalne Drugiej Rzeczpospolitej, drukowały głównie sowieckich pisarzy. No, jeśli nie głównie, to w każdym razie bardzo chętnie pokazywano sowieckie filmy. Zastanowiło to księdza Wyszyńskiego i napisał wtedy taki bardzo ważny, jak mi się wydaje, tekst. Niezwykle odkrywczy warto go czytać dzisiaj po 80-równo latach. Tekst pod tytułem Kultura Bolszewizmu a Inteligencja Polska. Myślę, że to jeden z kluczy do, co może ważniejsze dzisiaj, do naszej sytuacji. Ale także jest to jeden z kluczy do świadomości Stefana Wyszyńskiego i jego skomplikowanych relacji z inteligencją polską po II wojnie światowej. Otóż, zauważając ten właśnie fenomen wpływów kulturowych, Sowieckich na elity II Rzeczpospolitej. Kardynał Wyszyński, takim kardynał, mówię wtedy oczywiście, ksiądz, ksiądz Wyszyński, takim bardzo łagodnym językiem, nie uciekającym się do, do mocnych słów wtedy, ale nawet powiedziałbym, lekko ironicznym opisuje ten stan rzeczy. Stwierdza, że o ile trudno mu oceniać zbliżenie polityczne, zapewne koniunkturalne, stosunki handlowe warto utrzymywać z każdym, jeśli handel jest oparty na uczciwych zasadach, ale wpływy kulturowe sowieckie nie mogą być mu obojętne. I to podkreślam, bo to właśnie zrozumienie znaczenia kultury dla narodu, dla jego zdrowia, dla jego trwania jest tym, co łączy niezwykle głęboko Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyłę, a niestety dzieli ich obu od tak wielu współczesnych nie tylko polityków, ale księży i biskupów. A to jest zasadniczo ważne rozpoznanie, że bez kultury nie da się nieść chrześcijańskiego posłania w XX-XXI wieku, to może bardziej dyskusyjne zdanie, a bezdyskusyjnie nie da się rozwijać żadnemu narodowi, jeśli pominie się aspekt kultury, jeśli zaniedba się go, jeśli wyda się go na pastwę biesom. I Zwrócił uwagę wtedy w tej broszurze, właśnie podkreślam tytuł, rok 1934, Kultura Bolszewizmu a Inteligencja Polska. Zwraca uwagę z fenomenalną przenikliwością, naprawdę, Stefan Wyszyński, na to, że dokonuje się jakaś zmiana strategii bolszewickiej. To nie jest już strategia Marksa, Engelsa, Lenina, strategia nastawiona na rewolucję proletariacką, bo stwierdza, Znający środowiska robotnicze, poznający je także w czasie swojego wyjazdu na zachód w 29-30 roku, tak samo jak 20 lat później pojedzie na Zachód do środowisk robotniczych Karol Wojtyła. Otóż znający środowiska robotnicze i Zachodu i Polski Stefan Wyszyński nie miał wątpliwości, że robotnicy za rajem bolszewickim nie tęsknią i nie zatęsknią, że ta droga jest dla ekspansji bolszewizmu zamknięta. Ale dostrzega, że bolszewicy potrafili wyciągnąć z tej zamkniętej drogi naukę, inną wybierają drogę do swoich podbojów, drogę przez instytucje kultury, przez ludzi kultury, przez elity inteligenckie. Pisze tak: mimo woli nasuwa się przypuszczenie, czy to, co współcześnie dzieje, się dzieje, nie jest zmianą taktyki międzynarodówki bolszewickiej. Organizowana dotychczas agitacja wśród mas robotniczych, włościańskich nie dała bardziej widocznych owoców. Zawiodły wystąpienia zbrojne, organizacje terroru, strajków powszechnych, bojówek, organizacje stronnic komunistycznych w łonie parlamentów. Obmyślono nową metodę. Metoda ta uderza w inteligencję i jej stara się zaimponować kulturą bolszewicką. Punktem wyjścia dla tej nowej metody jest zachęcające stwierdzenie, że inteligencja właściwie zwykle staje na czele przewrotów i rewolucji. Wciąż to słyszymy, prawda? Elita tworzy kolejne przewroty obyczajowe, rewolucje obyczajowe. Złączenie tego starszego od bolszewizmu zjawiska z celami bolszewickiego systemu następuje wtedy właśnie w latach 30 i pojął to jako pierwszy jeden z pierwszych w Polsce właśnie Stefan Wyszyński. Ostatnie zdanie z tego fragmentu zacytuję, by pozyskać inteligencję bolszewizm dąży do wytworzenia wokół siebie kół sympatyków i przyjaciół, którzy wyręczali, którzy by wyręczali w swoich krajach bolszewików przez szerzenie przekonania o wartości rewolucji. Koła takie powstają w całym świecie. Zwraca uwagę na semantyczne aspekty tej rewolucji, która dociera do umysłów inteligenckich, pustoszy je. To jest przyjęcie, zwraca uwagę na konkretne słowa, żeby pamiętać o ich znaczeniu. Jak w pismach akademickich wtedy wydawanych w Polsce pojawiają się takie, w pismach akademickich, broń Boże, nie komunistycznych, nie bolszewickich, pojawiają się stwierdzenia o potrzebie radykalizmu. Radykalizm, jakiś mętny radykalizm, prawda, uznany za warunek zgodności z potrzebami, z wyzwaniami chwili, który ma wychowywać przywódców, którzy zanim pójdą do mas, muszą przejść przełom psychiczny. To, to są wszystko z, z słowa z broszury prymasa Wyszyńskiego. Ta, ten przełom przejawia się właśnie w przyjęciu słownictwa, zaadaptowaniu go we własnej duszy. Słownictwa takiego jak Reakcyjna kołtuneria, która kryje się na plebanii lub w zakrystii, takie właśnie cytuję fragmenty, które uważa, nie są wcale śmieszne, czy nie powinny być traktowane niepoważnie, to jest właśnie droga do zniszczenia umysłów przez elity schodząca w dół, zakażone tym słownictwem, aż do tezy, którą wyczytał w jednej z gazet akademickich wydawanych wtedy w 1933 roku w Polsce. Cytuję: Obrona rewolucji moralnie całkowicie usprawiedliwia materialne wyniszczenie, a nawet fizyczne wytępienie jej wrogów. Tak, tak to idzie, prawda? W ten sposób to się posuwa. I dostrzega jeszcze jeden aspekt, na który przepraszam, że zatrzymuję się na nim, bo ma on znaczenie aktualne, ale tak to robimy w ciągu całego cyklu naszych spotkań. Otóż Pyta w końcu Stefan Wyszyński: No, ale gdzie jest źródło tej nowej kultury bolszewickiej? To, co ma być wzorem dla nas. I cytuję artykuł innego akademika polskiego, który stwierdza tak: Praca nad budową kultury proletariackiej jest dla nas o tyle ułatwiona, że tuż obok widzimy tworzącą się Będącą instatu na scendi kulturę wielkiego narodu rosyjskiego, koniec cytatu. Widać tu no, pewnego rodzaju problem połączenia tej pokusy, powiedziałbym, rewolucji umysłowej z wzorem gotowym, jaki przychodzi do nas z tradycyjnego ośrodka Zniewolenia z Imperium Rosyjskiego. Ale jak na to reaguje. Stefan Wyszyński, to jest dzisiaj tutaj na tym wykładzie dla nas najważniejsze. Cytuję, i to już ostatni cytat z tej broszury: Zdanie samego Stefana Wyszyńskiego: Nie tylko więc dotychczasowy wysiłek narodu nie znalazł uznania w oczach autora tego artykułu, nie tylko według niego zależy zacząć od nowa. Ale nadto tworzywa dla nowej kultury polskiej szukać należy nie w duszy, nie w życiu narodu, ale u naszych wschodnich sąsiadów. To go boli. To go boli, że ktoś, kto mówi o kulturze, kto mówi o potrzebie pracy nad umysłami w Polsce nie docenia kultury i dorobku własnego narodu. Abstrahuję teraz od wzoru rosyjskiego, tylko że tak mówi ktoś, ktoś kto właśnie chce się wzorować na jakimś zewnętrznym wzorze, ktoś, kto z całą pewnością nie zna tego dziedzictwa polskiego, jego bogactwa. A to bogactwo było zasadniczo, fundamentalnie nie mniej ważne dla Stefana Wyszyńskiego niż było dla wspomnianego już przeze mnie pod tym względem. Karola Wojtyły. Obiecałem, że będzie to ostatni cytat z tej broszury. Przepraszam, jeszcze samo podsumowanie przytoczę, bo wydaje mi się ważna. No, państwo wszyscy wiecie na pewno dużo o Stefanie Wyszyńskim, więc dlatego staram się mówić o takich rzeczach, o których być może Państwo mniej słyszeliście. Dlatego pozwalam sobie na ten jeszcze jeden cytat. Otóż kończy tę broszurę... Stefan Wyszyński wizją pozytywną, opartą właśnie na dorobku polskiego dziedzictwa narodowego, historycznego, moralnego, pisze tak. Nowy porządek społeczny trwały i uszczęśliwiający całego człowieka, zabezpieczający bonum commune, powstanie niedrogą wyłączania i odsuwania od wpływu różnych grup społecznych i odpowiadających naturze człowieka czynników kulturalnych, ale wyłoni się w następstwie harmonijnego współdziałania wszystkich warstw społecznych, tych wszystkich czynników, które są powołane z prawa przyrodzonego do solidarnej współpracy w życiu państwa i odpowiedzialności za jego losy. Solidarność w odpowiedzialności za losy państwa. Te słowa padają w tekście Stefana Wyszyńskiego w roku 1934. I jednocześnie jest w tych słowach, w broszurze, w tekstach księdza, potem biskupa, potem prymasa Wyszyńskiego cały czas coś więcej niż poszukiwanie tylko recepty na bolączki, które przychodzą ze świata, które są zakorzenione w polskim społeczeństwie. To jest szukanie nowego, lepszego wzoru społecznego. Jest taki element, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć utopijny, ale stawianie pewnego bardzo wysokiego ideału, jako polskiego ideału, do którego trzeba dążyć. Karol Wojtyła odnajdywał go i stawiał go nie mniej wysoko, rzecz jasna, w literaturze romantycznej. Do niego przymierzał Polskę, w jakiej żył. Dla Stefana Wyszyńskiego. To Stanisław Wyspiański, a jeszcze bardziej pisarz zapomniany dzisiaj, a warto do niego wracać. Bardzo młodo zmarły Eugeniusz Małaczewski, zmarły na gruźlicę. Weteran, młody weteran wojny 20 roku. Autor zbioru niezwykłych opowiadań, Koń na wzgórzu i autor zbioru poezji. Przede wszystkim o tę poezję patriotyczną chodziło Stefanowi Wyszyńskiemu i nawracał do niej do końca życia. Mówił o ludziach nowych takich właśnie, jakich zapowiadał Małaczewski. Takich ludzi chciał znaleźć w Polsce, stworzyć z nich nowy wzór polskości. Polskości gotowej do takiej dzielnej, ofiarnej pracy na niwie zawodów, w rodzinie i dla wspólnego dobra, dlatego bonum commune w państwie. Ten program był poddany oczywiście dramatycznej próbie, w czasie II wojny światowej, gdzie ksiądz Wyszyński, ksiądz profesor Wyszyński, profesor seminarium we Włocławku, służy przecież jako kapelan Armii Krajowej w zgrupowaniu Żoliborz w czasie powstania warszawskiego wcześniej i jednocześnie jakby jako kapelan także Zakładu Niewidomych w Laskach. Musi uciekać przed, kryć się przed aresztowaniem niemieckim, trafia nawet przejściowo do więzienia zamkniętym w Zakopanem, ale szczęśliwie uwolniony może właśnie przeżyć wojnę, służąc i Kościołowi i narodowi, właśnie jako kapelan Armii Krajowej, dzieląc te doświadczenia powstańcze z narodem. I... Ta perspektywa księdza służącego powstaniu, powstaniu konkretnemu, powstaniu warszawskiemu, i księdza służącemu powstaniu przez małe P, powstawaniu Polski z kolan, na które została rzucona przez Niemców i jednocześnie przez Sowietów, powstaniu, które trwało całe życie. Całą posługę biskupią Stefana Wyszyńskiego, bo przypomnijmy, biskupem lubelskim został mianowany w 1946 roku, a dwa lata później, po przedwczesnej śmierci tego, który go wypatrzył, właśnie jako swojego następcę, także wielkiego prymasa Augusta Chlonda w 1948 roku, to właśnie od końca 1948 roku na czele Kościoła Polskiego stanie. Aż do 81 przez 33 lata, Stefan Wyszyński, i do końca tej posługi będzie próbował pomóc Polsce powstawać z kolan. Roztropną, odpowiedzialną, bardzo polityką. Tak, to słowo jest tutaj na miejscu. Nie ma czasu, by analizować tę politykę, sprawę porozumienia z rządem komunistycznym z 50 roku. I potem słynne non possumus z maja 1953 roku, w odpowiedzi na dekret państwa komunistycznego o obsadzie stanowisk kościelnych, kiedy tron komunistyczny usiadł na ołtarzu i tego prymas nie mógł zostawić bez odpowiedzi. Zapłacił za to internowaniem trzyletnim. Śluby jasnogórskie, ta wielka pedagogika narodu, teologia narodu, którą rozwinął w praktyce. Stefan Wyszyński. To miało ogromne znaczenie dla nas, żeśmy z kolan potrafili powstać. Nie powstalibyśmy z nich tylko na zew Karola Wojtyły, gdyby wcześniej zew 16 października 78 roku i czerwca 79 roku, gdyby nie ta właśnie wcześniejsza intensywna praca Stefana Wyszyńskiego poprzestać. Muszę tylko na tej deklaracji, bo czasu już nie ma. Ale, żeby nie rozstać się z prymasem Wyszyńskim, tak powiedziałbym zdawkowo, pozwolę sobie na koniec tej części przedstawić fragmenty drugiego i ostatniego tekstu Stefana Wyszyńskiego. Do którego chciałem nawiązać, pokazując sposób widzenia polskości przez prymasa, jego związek z powstaniem, z powstawaniem i z powstaniami. Tak się złożyło, że na temat innych tekstów związanych z narodem, z teologią narodu Stefana Wyszyńskiego, miałem zaszczyt pisać. Pewnie nie dość kompetentnie, ale w każdym razie tyle, ile potrafiłem. Napisałem już na ten temat w tekście opublikowanym w książce Powrót do Polski w 2005 roku. Tego nie chcę powtarzać, więc skupiam się tylko na jednym tekście. Na tekście poświęconym powstaniu styczniowemu w setną jego rocznicę. Homilia wygłoszona 27 stycznia 1963 roku w Kościele Świętego Krzyża. Homilia tytułowana później, Skórzem krwi bratniej, homilia będąca wielką polemiką ze zjawiskiem, które dzisiaj dopiero nabrało zjawisk, powiedziałbym, apokaliptycznych w Polsce z polemiką z nihilizmem narodowym. Wtedy to, z czym miał do czynienia Stefan Wyszyński, prymas, nihilizm w wykonaniu gomułki był, powiedziałbym, jakimś głębokim patriotyzmem w porównaniu ze stanem dzisiejszym. Takie jest moje wrażenie, kiedy czytam tamte teksty. Nie oczywiście nie przeżywałem świadomie tego czasu. Byłem zbyt mały w 1963 roku, ale kiedy czytam te teksty, kiedy czytam sposób upamiętnienia Powstania Styczniowego, wtedy w setną rocznicę i porównuję ze sposobem upamiętnienia przez władze państwowe w 150. rocznicę w III RP. No powiem najdelikatniej jak potrafię. Mam ogromne wątpliwości, czy współczesna władza Lepiej potrafiła ta dzisiejsza uczcić pamięć bohaterów powstania niż potrafił to zrobić rząd Gomułki i Cyrankiewicza. Z jakich względów zostawmy to na boku? To paskudne czasy były i o tym nie mówiłem, więc chociaż jednym zdaniem przypomnę, że to jest czas przecież otwartej brutalnej walki z kościołem. To jest czas, kiedy patron tego miejsca, błogosławiony ksiądz Jerzy. Jest powoływany jako jeden z setek kleryków represyjnie do wojska. To jedna z form prześladowania Kościoła wtedy. Przez tępy reżim Gomułki. Tylko to powiedziawszy, mogę wrócić do stwierdzenia, z którego się nie wycofuję. Tak, stopień nihilizmu narodowego wtedy w posunięciach władz, edukacji państwowej był bez porównania mniejszy niż obecnie. Otóż. Yy, w 1963 roku odpowiadał kardynał Wyszyński nie Gomułce, nie Cyrankiewiczowi, odpowiadał tak zwanym publicystom katolickim z kręgu Tygodnika Powszechnego, którzy ten nihilizm narodowy wtedy już ustami, no powiedziałbym, niezwykle konsekwentnego kontynuatora. Ludzi chorych na kompleks małości, mniejszości, czyli Stańczyków krakowskich, docenta Stommy. Kiedy Stomma właśnie wystąpił w styczniu 1963 roku z paszkwilem na Powstanie Styczniowe, że było to absolutnie niepotrzebne, wynikające wyłącznie z, z polskiej rusofobii z kompleksu antyrosyjskiego, który zaciemnia umysły Polakom, a przecież tylko Rosjanie, napisał Stomma, chcieli Polsce pomóc w czasie zaborów. To niezmyślenie, to prawda. Znaczy tak, tak pisał Stomma. I wtedy nie wytrzymał ksiądz prymas, no, może źle się wyraziłem, nie powinienem tak powiedzieć, ale zdecydował się zabrać głos i mówił tak. Tu pierwszy fragment z tej niezwykłej homili, bardzo ważnej homilii. Bardzo Państwa zachęcam, żebyście do niej sięgnęli, choćby w wyborze w sercu stolicy, opublikowanym w 2000 roku, albo w wyborze nauczania społecznego, wcześniej w 1999 roku, wydanym przez Odis, albo w innych wyborach, bo to w paru wyborach jest dostępne kazanie. Pierwszy fragment. Pozwala przypomnieć właśnie to doświadczenie Stefana Wyszyńskiego, jako kogoś z pokolenia zwycięskiego, z pokolenia, które przeżyło świadomie rok XVIII i XX. Mówi tak, Stefan Wyszyński. Może długo jeszcze wypadło czekać na odzew, ale ostatecznie po stu latach możemy powtórzyć słowa prawica pańska moc uczyniła prawica pańska wywyższyła mnie nie umrę ale żyć będę i będę opowiadać dzieła pańskie historyczny epizod 1863 roku możemy zsyntetyzować dopiero po stu latach gdy stoimy tutaj jako naród żywy gdy jeszcze jesteśmy chociaż mocarze tego świata pragnęli aby imię nasze wymazane było z ziemi żyjących gdy pomimo wszystko Jesteśmy. Oczyma naszymi patrzyliśmy, zwłaszcza my, starsi, jak waliły się potęgi i przedstawicielstwa tych, którzy przed stu laty mówili narodowi porzućcie wszelką nadzieję, żadnych marzeń. I zwraca uwagę dalej prymas, że powstania nie były także w losach innych narodów często powstaniami udanymi, natomiast były budzeniem zasypiającego ducha narodu, aby powstał i żył, bo my wkładamy, pisał, mówił kardynał Wyszyński, w dzieje narodu wszystko, co dla nas najdroższe. Same cytaty już teraz, bo szkoda mi czasu na moje słowa. Najbardziej zubożonymi i niewolniczo przytrzymanymi za skrzydła ducha są takie narody, mówi... Prymas Wyszyński, które postawiły sobie zbyt wąski ideał. Jest to przeciwne naturze człowieka, która jest bardzo wszechstronna. Jest to przeciwne duchowi człowieka, któremu skrzydła wyrastają. Tak, to jest właśnie antropologia i Stefana Wyszyńskiego, i Karola Wojtyły. Nie możemy sobie stawiać zbyt niskich ideałów. Nigdy ciepła woda w kranie nie może być dla nas wystarczającym ideałem. O tym mówił konsekwentnie i prymas. I papież. I odpowiadając już bezpośrednio Stommie, mówił tak. Wyczytałem ostatnio w prasie polskiej przedziwne zdanie. Ktoś zastanawiając się, dlaczego powstanie wybuchło w Królestwie, a nie w Wielkopolsce czy w Małopolsce, odpowiada sobie, że byliśmy podobno owładnięci kompleksem antyrosyjskim. Wydaje mi się, że nie ma nic bardziej nieprawdziwego, pomijając już, że historycznie nie jest to prawdą. Jakoby powstanie wybuchło tylko tutaj, bo ono właściwie było wszędzie, było w duszy każdego Polaka żyjącego w granicach trzech kordonów. A wynikało nie z tego czy innego kompleksu, bo kompleks jest zawsze czymś chorobliwym, tylko ze zdrowego dążenia do wolności, pogwałconej i odebranej nam. I mniejsza z tym, kto ją nam odbierał i jakim językiem mówił, ważne, że gwałcił prawo narodu do wolności. I podsumowanie tego rozumowania, ostatni cytat ze Stefana Wyszyńskiego. Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale wszystko wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, wszystko skrępowane jak stalowymi gorsetami, wtedy nie potrzeba kompleksów. Wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. Przyglądaliście się może kiedyś ptakowi, jak tłucze się w klatce, wszystko pierze z piersi swojej wyrywa. Zimny obserwator patrzący na to może powiedzieć: Głupi ptak. Chociaż lepiej aby po prostu otworzył drzwiczki i wypuścił głupiego ptaka na wolność. Nie wolno mówić głupi ptak. Trzeba raczej powiedzieć: on się rwie do wolności i każdy, kto uczciwy, ułatwi mu to. Któż może dziwić się, że o klatkę w Polsce ustanowioną rozbijały się piersi polskich ptaków, aż pióra leciały rane pozostawiające. Wytłumaczcie ptakowi, aby się niepotrzebnie nie obijał odruty, bo ich nie przezwycięży. Nawet ptakowi tego nie wytłumaczycie, a chcielibyście to wytłumaczyć istocie rozumnej i wolnej? Żadną miarą nie da się tego wytłumaczyć. Zamiast to czynić, lepiej klatkę otworzyć i dać możność skrzydłom, by rozwijały się w lotach i piersiom, by potężniały, jak tego wymaga własne zadanie, przeznaczenie człowieka czy narodu. Myślę, że nie ma chyba dla mnie przynajmniej krótszej definicji czy krócej wyrażonej istoty zadania, jakie sam Stefan, kardynał Wyszyński sobie postawił jako prymasowi, interreksowi w okresie władzy komunistycznej nad Polską. Otwierać tę klatkę, dać polskim ptakom możliwość rozpostarcia skrzydeł, wzmocnienia się i w tej misji jeśli można tak powiedzieć, przejął sztafetę po Stefanie Wyszyńskim Karol Wojtyła. Kiedy na jego wielkie dziedzictwo patrzymy, a zostało nam pół godziny na to patrzenie z dyskusją włącznie, to w pewnym sensie skazani jesteśmy już. Ja czuję się skazany na pewną banalność. Wypowiedzi, ale spróbuję wskazać tylko na parę punktów, które zdają mi się ważne, a mogą być przeoczone przy takich dziennikarskich podsumowaniach, jakich teraz pewnie dużo będzie w najbliższym czasie, nawet podsumowaniach najlepszą wolą prowadzonych. Otóż wydaje mi się, że jeśli mówimy o Wielkim Świętym, a o takiej postaci mówimy teraz. To pamiętając to zdanie z listu do Efezjan o darach, które zostawił nam Chrystus, i o interpretacji Benedykta, który wskazuje na to, że tymi darami są właśnie święci, możemy świętość Jana Pawła II zobaczyć jako dziedzictwo innych polskich świętych. Nie byłoby Jana Pawła II, jak już powiedziałem, bez wielkiej, przeżytej głęboko. Odczutej, jeśli można tak powiedzieć, do szpiku kości przez Karola Wojtyłę literatury romantycznej. Ale nie byłoby też Jana Pawła II bez wielkich świętych, których miał wokół siebie i których w swoim życiu świadomie naśladował. Tak się złożyło, że trzy i pół roku przed urodzeniem Karola Wojtyły umarł w Krakowie święty bardzo ważny dla niego potem, święty brat Albert, patron ubogich służby. Najbardziej pokrzywdzonym. Tej służby, która jest tak głęboko zakorzeniona w chrześcijaństwie, to jasne, ale także w pewnej definicji polskiej tożsamości, którą zapisał mistrz Wincenty, pierwszy polski pisarz, Wincenty Kadłubek, w swojej kronice, dając wyjątkową w skali całej światowej literatury definicję sprawiedliwości. Mówiąc w swojej kronice polskiej, że Sprawiedliwe jest to, by pomagać najbardziej temu, który może najmniej. Tak to pięknie ujął mistrz Wincenty, i myślę, że tę myśl konsekwentnie podejmował na każdym etapie swojego dojrzałego życia Karol Wojtyła, służąc i tym słabszym narodom, które potrzebowały wsparcia wobec imperiów zniewalających je, służąc Nienarodzonym, najsłabszym, nic nie mogącym, by ocalić ich życie. To chyba szczególnie ważna, oczywista misja Jana Pawła II, uwieńczona jego Ewangelium Wite, wspaniałą encykliką, w której zdefiniował cywilizację śmierci. Ale to jest także niezwykle ważna i czasem zapominana, kiedy myślimy tylko o dniach młodzieży i cieszymy się dniami młodzieży. Ja się cieszę, że. Przyjdą one do Polski, do Krakowa, ale zapominamy o tej szczególnej posłudze Jana Pawła II, jako kogoś, kto służył ludziom starym i chorym. Bardziej może niż jakikolwiek inny papież, służył im swoim osobistym przykładem cierpienia i przeżywanej publicznie starości, zniedołężnienia nawet w ostatnich tak poruszających. Spotkaniach z nami, zwłaszcza w czasie ostatniej drogi krzyżowej i niedzieli palmowej w 2005 roku. I w tylu wystąpieniach, spotkaniach z chorymi i starszymi ludźmi. To właśnie jest ten element bardzo ważny dla formacji Jana Pawła II, którego patronem gdzieś u początków jest może gdzieś głęboko mistrz Wincenty Kadłubek. I nie lekceważyłbym tego tropu, bo pamiętajmy, że przygotowując się do. Objęcia następstwa na stolicy mistrza Wincentego, czyli na biskupstwie krakowskim, bo przecież mistrz Wincenty był pierwszym kanonicznie wybranym biskupem krakowskim w roku 1207. 70 biskupów, 70 biskupów później tę funkcję objął Karol Wojtyła. Przygotowując się do jej objęcia jako arcybiskup, już Skierował się na osobiste rekolekcje duchowe właśnie do Jędrzejowa, do grobu mistrza Wincentego. To nie była, to nie jest przypadkowe skojarzenie, to którego tutaj używam. Tam się modlił przed wkroczeniem do katedry wawelskiej jako jej gospodarz w 1964 roku. Ale. Oczywiście tym bezpośrednim patronem, chyba ważniejszym w dojrzewaniu, bez, no, jeśli można tak powiedzieć, młodego karola Wojtyły, był właśnie brat Albert. A obok brata Alberta przecież w tym czasie, kiedy pojawił się w Krakowie już nawet młody Karol Wojtyła na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1938 roku, zaglądał tu jeszcze choć z rzadka. Mówię tu, to znaczy do Krakowa, tam gdzie zamieszkał Karol Wojtyła inny wielki święty, heroiczny święty, Maksymilian Maria Kolbe, który zaglądał, choć głównie siedział tu, w, Niep w Niepokalanowie, ale zaglądał do swojego starego konwentu franciszkanów naprzeciwko Pałacu Biskupów Krakowskich. A więc był ten święty tuż obok, którego mógł spotkać Karol Wojtyła gdzieś chodząc po ulicach Krakowa. I kiedy Karol Wojtyła sprowadził się do Krakowa żyła jeszcze w łagiewnikach choć już ostatnie miesiące swojego życia tu ziemskiego spędzała wielka tak ważna święta dla Karola Wojtyły osobiście i dla Polski i dla świata święta Faustyna. Wyobraźmy sobie teraz moc tych świętych świętego brata Alberta świętego Maksymiliana Marii Kolbe świętej Faustyny moc nie tylko jako świętych, ale jako tych, którzy godzą świętość, misję chrześcijańską z głębokim patriotyzmem. Pamiętajmy, brat Albert to przecież najpierw malarz, który rzuca swoje talenty malarskie, żeby służyć Ojczyźnie. Traci nogę w powstaniu styczniowym, właśnie. Maksymilian Maria Kolbe. Także nie wyrzeka się polskości, choć mógłby z takim nazwiskiem w godzinie próby. Jest wielkim świętym katolickim i jest wielkim polskim patriotą. I w swoim dzienniczku prosta siostra Faustyna, przecież nieuczona historii, nie nieuczona tego dziedzictwa w tym stopniu, co absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i dobrego liceum przedwojennego Karol Wojtyła, a jednak odnajdziemy w tym dzienniczku tak poruszające rozważania na temat wieczności Józefa Piłsudskiego, że jego zasługi dla ojczyzny przezwyciężą jego wielkie, ciężkie grzechy. Tak jakoś myślała, tak rozważała to święta Faustyna. Przywołuję tych świętych, bo są oni naprawdę bezpośrednio ważni dla Kształtowania Karola Wojtyły, dla jego dojrzewania. Oczywiście ma też głębiej zakorzenionych w historii patronów, przede wszystkim świętą Jadwigę, królową Polski. To pod jej krucyfiksem, czarnym krucyfiksem w katedrze wawelskiej, modli się 1 września, kiedy spadają pierwsze bomby na Kraków. To właśnie tam biegnie z Salwatora, gdzie mieszka, te dwa kilometry mniej więcej. Na Wawel, żeby pod tym krucyfiksem modlić się o swoją ojczyznę. Także do świętej królowej Jadwigi, wtedy jeszcze nieformalnie świętej, on ją dopiero uczyni świętą formalnie, kieruje się wraz z pierwszą mszą, którą odprawia w 1946 roku, 2 listopada. W Krypcie Świętego Leonarda, powiedziałbym świętym sanktuarium, najświętszym sanktuarium polskości, miejscu, gdzie pochowani są Tadeusz Kościuszko, Jan III Sobieski, książę Józef Poniatowski, Marysieńka, gdzie jest ten najstarszy może autentyczny ołtarz, trwający nieprzerwanie od dziewięciu wieków, sprawują, na którym sprawowana jest ofiara Pańska. Polsce, Tak jak msza prymicyjna, co też może warto przypomnieć, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, odbyła się no, w miejscu jeszcze ważniejszym dla Polski, co może być ważniejszego dla Polski od Wawelu, od krypty świętego Leonarda, oczywiście Częstochowa. To są te miejsca symbolicznie ważne. Nie każdy ksiądz odprawia prymicję albo w Częstochowie przed Najświętszym Obrazem. Albo w krypcie Świętego Leonarda. Coś te momenty także znaczą w życiu ich obu. Ale by szukać jakiegoś podsumowania refleksji i misji Jana Pawła II wiążącej go z Polską, oczywiście. Nie ma sensu ograniczać się do wyliczenia kolejnych tak ważnych dla nas pielgrzymek. Lepiej odwołać się w indywidualnej pamięci każdego z nas, jakżeśmy te pielgrzymki przeżyli, te spotkania. Ja mam przecież tyle własnych wzruszających momentów. Nie ma sensu o nich mówić. Każdy z Państwa ma takie momenty. Jestem, albo prawie każdy z Państwa, jestem o tym głęboko przekonany. Ale szukając zatem jakiejś syntezy, tego doświadczenia łączącego Jana Pawła z polskością zwróciłbym uwagę na może dwa trzy teksty jeden troszkę dłuższy wybaczcie państwo ale ostatni taki długi to poemat myśląc ojczyzna napisany w roku 1974 jaka to Ważna data, właściwie w historii powiedziałbym, polskiej autorefleksji. 74 rok ktoś pomyślał, cóż się wtedy działo? Kibice sportowi przypomną sobie, no wtedy nasi piłkarze byli dobrzy, prawda? Ktoś inny przypomni sobie ważny moment polityczny. Zaczynała się debata, oczywiście taka podskórna debata, bo legalnie była ona wykluczona nad wprowadzanymi wtedy zmianami do konstytucji, które ustanawiały partię siłą rządzącą i sojusz ze Związkiem Sowieckim, czyli upadlały formalnie, uprzedmiotowały Polskość i Polskę w konstytucji. I zaczynały się pierwsze protesty wobec tego uprzedmiotowienia. I wtedy w 74 roku w stycznia rozpoczyna pierwszą serię swoich porywających, wstrząsających kazań świętokrzyskich Stefan, kardynał Wyszyński. Jakże warto wracać do tego, dlaczego nie są wznawiane, dlaczego nie są lekturą szkolną te trzy serie z 1974, 5 i 6 roku kazań świętokrzyskich. Tak aktualne, nie ma czasu, by je przywoływać. I w tym samym 74 roku, kiedy prymas pisze i wygłasza swoje kazania świętokrzyskie karol wojtyła po swojemu czyli na sposób poetycki wraca do tego samego czyli do refleksji nad polską refleksji niezwykle głęboko zakorzenionej w historii i pisze tworzy poemat myśląc ojczyzna parę fragmentów zacytuję ojczyzna kiedy myślę Wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Gdy myślę, Ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż, jak go pomnożyć jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia. Więc tylko w Ojczyźnie możemy znaleźć zakorzenienie w Ojczyźnie, która dla każdego z nas chrześcijan jest podwójna ziemska, Ojczyzna polska dla nas tutaj. I niebieska. Ale w tym poemacie Karol Wojtyła mówi wyłącznie o ziemskiej ojczyźnie, czy przede wszystkim o ziemskiej ojczyźnie, o Polsce i o tym zakorzenieniu, o jego znaczeniu mówi. Jako pierwszy element tego zakorzenienia wymienia język. Kto depce polski język, kto gardzi nim, kto go redukuje do serii przekleństw albo znaków w sms-ach, ten nie potrafi się zakorzenić. Pisze Karol Wojtyła tak. Gdy dookoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden, nasz własny. Na wielkim zgromadzeniu ludów mówimy nie swoim językiem. Język własny zamyka nas w sobie, zawiera, a nie otwiera. Język daje nam tożsamość przede wszystkim. Język nas zamyka, to prawda. W naszym języku możemy wyrazić te rzeczy, których nie potrafimy tak głęboko, z tyloma niuansami wyrazić, kiedy przejdziemy na angielski, rosyjski, francuski czy nawet na łacinę. Nie możemy tego zlekceważyć, nie możemy się tego wstydzić, bo to właśnie daje nam tożsamość, to nas zakorzenia. Ale idzie dalej myśl Jana Pawła II, wtedy jeszcze Karola Wojtyły że do tego nie możemy się ograniczać. Ten język musi ponieść kulturę, a przez kulturę właśnie łączymy się z innymi. Kultura ma wymiar uniwersalny. Na języku możemy zbudować wspaniałą kulturę, niosącą nas wyżej. Tym, co polską kulturę charakteryzuje najgłębiej, co polskość charakteryzuje najgłębiej według Karola Wojtyły, a jak słyszeliśmy tak samo według Stefana Wyszyńskiego, jest wolność. Tak brzmi analiza wolności dokonana przez Karola Wojtyłę, polskiej wolności. Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się przez zmaganie. Całym sobą płacisz za wolność, więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Tą zapłatą wchodzimy w historię i do, dotykamy jej epok. Wolność może być darem. No, tak jak w trzeciej RP, dla bardzo wielu, wolność jest darem. Nie czujemy często. Młodsze pokolenia nie czują tego. Traktują jak rzecz naturalną. Brakuje dopełnienia, które jest tutaj w refleksji Karola Wojtyły tak mocno podkreślone, że chociaż wolność jest darem, to trzeba ją samemu wciąż zdobywać na nowo. Nie można jej posiadać. Utrzymuje się ją poprzez zmaganie. Jak my się dzisiaj zmagamy z tą naszą wolnością, to pytanie zadaje nam wciąż Karol Wojtyła. Nie będę cytował tutaj refleksji nad poszczególnymi epokami historii, które kapitalnie chwyta poemat Karola Wojtyły. Przeczytam już tylko podsumowanie, bardzo ważne dla nas dzisiaj tutaj nie możemy godzić się na słabość. Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską. Gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. Godziny wciąż powracają na Wielkiej Tarczy Historii. Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. Godziny przechodzą w psalm nieustających nawróceń. Idziemy uczestniczyć w Eucharystii światów, ucząc się nowej nadziei. Idziemy poprzez ten czas ku ziemi nowej i wznosimy Ciebie ziemię dawna, jak owoc miłości pokoleń, która przerosła nienawiść. Te piękne słowa stanowiące trudny bardzo program, jak przezwyciężyć w sobie nienawiść, która zatruwa naszą duszę tak często w tych wewnętrznych podziałach wynikających z historii, z bolesnych podziałów, które wciąż się w historii odnawiają. Jak ją przezwyciężyć i nie zdradzić tego wielkiego powołania do wolności, nie zgodzić się na słabość? Te pytania, ta refleksja wraca nie tylko w słowach Jana Pawła II, ale w jego kolejnych wysiłkach, wysiłkach, żeby podźwignąć Polskę, jakby podnieść ją, skoro sama nie potrafi się podnieść. Podnieść ją wysiłkiem tego człowieka, który jakby zmaga się o duszę całego narodu, swoimi pielgrzymkami. Raz skutecznie, to znów nieskutecznie. Widać, że przegrywa. Taką dramatycznie przegraną pielgrzymką był rok 91. Po ludzku sądząc, z perspektywy krótkiej. Przygotowałem sobie nawet tutaj wypis kilkudziesięciu tytułów artykułów prasowych towarzyszących tamtej pielgrzymce. Ile pogardy, nienawiści i lekceważenia do kościoła wtedy, w 1991 roku, podczas pierwszej pielgrzymki do Wolnej Polski, papieża, który zrobił więcej niż ktokolwiek inny dla tej wolności, ile się wylało wtedy takich tekstów. Ale Jan Paweł II nie godził się na słabość. Wiedział, że Zmieniają się godziny na zegarze dziejów, że ta liturgia dziejów się nie kończy. I dlatego nie tracił nadziei do końca. Przypomnę w związku z tym, już rzeczywiście na sam koniec tego spotkania, dwie inne wypowiedzi. Już z ostatnich dosłownie miesięcy posługi ziemskiej Jana Pawła II, żeby pokazać ciągłość tej. Nie tylko refleksji, ale postawy, czynu Jana Pawła II jako wielkiego, nie tylko papieża, ale wielkiego Polaka. Już po ostatniej pielgrzymce w roku 2002 przyjął 11 listopada 2003 roku pielgrzymkę, delegację Związku Zawodowego Solidarność w Rzymie, Jan Paweł II, i wtedy wezwał, jej uczestników, by nie zaniedbali potrzeby kultywowania pamięci o ofiarach, bez których nie byłoby wolności. To jest ta odpowiedź, którą wciąż trzeba przypominać, kiedy słyszymy z pogardą słowa rzucane o martyrologii, jako czymś wstydliwym, żałosnym, do czego nie można wracać. Cytuję Jana Pawła II. Młode pokolenia, które nie pamiętają już kolejnych zrywów w walce o niepodległość narodową, nie pamiętają nawet Solidarności 80 roku i próby jej zniszczenia przez stan wojenny, powinny umieć docenić wolność, którą się cieszą i poznać cenę, jaka została za nią zapłacona. Solidarność nie może zaniedbać troski o historię tak bliską, a równocześnie już odległą. To jest dziedzictwo, do którego trzeba stale wracać, aby wolność nie przeradzała się w samowolę, ale miała kształt wspólnej odpowiedzialności za losy Polski i każdego jej obywatela. Ta sama myśl towarzyszyła wysłanemu jeszcze później, w 60. rocznicę powstania warszawskiego, na ręce prezydenta warszawy Lecha Kaczyńskiego, depesze, list. W, którym papież, w której papież wyrażał swoją emocjonalną solidarność z tą wielką rocznicę, rocznicą z powstaniem. Ale chyba najważniejszym testamentem Jana Pawła II jako polskiego patrioty jest jego ostatnia książka Pamięć i Tożsamość, w której podkreśla tak głęboko cytuję, że Nie wolno zamieniać narodu na tak zwane społeczeństwo demokratyczne. To są słowa z tej książki. Nie da się narodu zastąpić żadną wspólnotą skonstruowaną z powodów politycznych, doraźnie. Tej wielkiej lekcji pamięci, jaką zawiera ta książka, nie mogę tu streszczać. Zwrócę tylko uwagę na fakt, jakie boje toczone były. Nie wiem już w końcu nawet z jakim rezultatem by pojawiła się ta książka na liście lektur. Nie wiem, czy utrzymuje się na niej, czy została skreślona. W każdym razie budziła ogromne obrzydzenie. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki jest obecny stan. Nie ma. Była przez rok czy przez dwa chyba. Tak. I ostatnie słowo Jana Pawła II skierowane do narodu. Dosłownie ostatnie, bo datowany jest ten list na 1 kwietnia 2005 roku. Oczywiście musiał być napisany wcześniej i podpisany przez Jana Pawła II wcześniej niż w tych ostatnich godzinach jego ziemskiego życia, ale datowany jest w przeddzień śmierci. To list skierowany na ręce generała zakonu Paulinów. Na jasnej górze w związku z 350. rocznicą cudownej obrony klasztoru jasnogórskiego. Papież pisał tak. Widmo całkowitej utraty suwerenności państwa niosło ze sobą groźbę zniewolenia polskiego ducha. Wielu utraciło wówczas nadzieję, porzucając wiarę ojców i poddając się panowaniu wroga, który jako jeden z celów stawiał sobie wykorzenienie katolicyzmu. Jasna Góra zadziwiła cały naród. Ona jedna potrafiła się obronić przed potopem, ostatnia wyspa niepodległego bytu i niepodległego ducha. Niech ten fakt mówi również do naszego pokolenia. Niech się stanie wezwaniem do jedności w budowaniu dobra dla pomyślnej przyszłości Polski i wszystkich Polaków. Niech przywołuje do strzeżenia skarbca ponadczasowych wartości, aby korzystanie z wolności było ku zbudowaniu. A nie ku upadkowi. Myślę, że tym zdaniem można skończyć tę nieudolnie konstruowaną przeze mnie podwójną sylwetkę dwóch wielkich Polaków. Bardzo Państwu dziękuję.